Kolejne uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aj, bramka! Jest trzeci gol, się więcej ciekawego, Bejnarowicz na ty, gol! I gol dla Stoją! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, może wygrać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Państwa w drugim odcinku programu Przed Kolejką, programu na kanale Sportowy Wałbrzych TV. Oczywiście prowadzą go dzisiaj Jakub Zima, Paweł Szpur. Zgadza się, i to, że drugi odcinek, to nie dlatego jest nas tutaj dwóch. Tak, chcielibyśmy oczywiście w imieniu Bartka Was przeprosić. Bartka po prostu nie ma, korzysta z ostatnich możliwości urlopowych i wybrał się akurat na urlop, ale nie martwcie się, już w następnym odcinku będzie, mam nadzieję, z nami i wszystko wróci na dobre tory. Dzisiaj jesteśmy we dwóch. Na początku chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, że oglądaliście pierwszy odcinek. Ponad 500 osób obejrzało odcinek, który nie był zbyt bardzo reklamowany, więc dla nas to duże podziękowania z naszej strony do Was. Kuba, zacznijmy może, bo dzisiaj znajdujemy się tak naprawdę w tunelu wyjściowym stadionu Górnika Wałbrzych, w kompleksie Aqua Zdrój, który nas ponownie ugościł, a specjalnie tak musieliśmy stanąć, bo znowu szykuje się na opady deszczu i burze. W związku z tym robimy wszystko, żeby po prostu nie zmoknąć, a jednak jakąś perspektywę boiska Wam pokazać. Kuba. Zaczniemy od czwartej ligi, dobra? Tak jak zaczęliśmy tydzień temu, tak dzisiaj również. Mamy za sobą już dwie serie spotkań. Czyli przed kolejkami, a nie przed kolejką było. No dobrze, ale to akurat przypadek, tak się złożyło, 15 sierpnia zwykle jest wykorzystywany jako dzień wolny do rozgrywania kolejnej serii gier. Tym razem to była druga seria dla czwartej kolei dolnośląskich czwartej ligi. Byliśmy tutaj 12 sierpnia na stadionie zobaczyć, jak inaugurację rozgrywek rozpocznie zespół Górnika Nowe Miasto, o którym sporo mówiliśmy poprzednio. No, rozpoczął od porażki z Motojelczem Oławą, przegrana. Chociaż kilka pochwał się należy i o tym pewnie za chwilę porozmawiamy, ale takich meczów było, Kuba, ciekawych więcej w pierwszej kolejce, bo był tak, ten Górnik Wałbrzych Motojelcz Oława, o której wspomniałeś, ale też i Iskra Księżnice, które zagrało z Polonią Świdnica, i ten mecz chciałbym na chwilę też później do niego wrócić, jeżeli pozwolisz. No oczywiście Piast Nowa Ruda, Lechia Dzierżoniów, to też mecz, o którym warto wspomnieć z pierwszej kolejki. Zacznijmy może od Górnika Wałbrzych, gdzie byłeś i prowadziłeś transmisję. Tak, mecz bardzo ciekawy, w trudnych warunkach atmosferycznych, ale w pięknych warunkach atmosferycznych, bo świeciło słońce. Było bardzo gorąco, młoda drużyna z Nowego Miasta przegrała to spotkanie 2-0. Warto jednak zauważyć, że stworzyła sobie kilka sytuacji naprawdę godnych drużyny czwartoligowej. No, a Fabian Hrebela obronił dwa rzuty karne, co było też niesamowitym wydarzeniem. Przegrał Górnik Nowe Miasto tak naprawdę dlatego, że to było pierwsze takie spotkanie, to było bardzo duży dysonans, jeśli chodzi o te dwie drużyny, bo Górnik jednak nie był tak bardzo doświadczoną drużyną. Widać było, że brakowało tego kogoś, kto by uspokoił grę wtedy, kiedy trzeba. No, Jakuba oglądałem, przepraszam, przerwę. Ja ten akurat mecz oglądałem właśnie z Twojej transmisji, ponieważ nie mogłem być tutaj na żywo, ale dzięki temu, że na transmisji jest na Sportowy Wałbrzych TV, możemy to zobaczyć. Powiem Ci, z perspektywy meczu, przez pewien okres gry był to bardzo wyrównany pojedynek, aczkolwiek przegrywali 1-1, bo przypomnę, że pierwsza bramka padła z tego, że obrońca nie wyszedł przed napastnika i puścił go gdzieś z półwoleja, czy tam można powiedzieć z prawie przewrotki, strzelił piękną bramkę zawodnik Motojelcza Oława, i powiem Ci szczerze, takie delikatne błędy, ale ja myślę, że oni jeszcze się nauczą, je korygować. To pewnie zweryfikujemy to trochę przy omówieniu drugiej kolejki, natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście Motojelcz Oława wypunktował Górnika Nowe Miasto doświadczeniem. Piękna pierwsza bramka, druga bramka po dużym błędzie, ale jak to wyglądało, zobaczcie Państwo na skrócie z tego spotkania. 12 sierpnia 2023 roku, pierwszy mecz czwartej dolnośląskiej, czwartej ligi. Patryk Rosiński odbiera paterę pamiątkową od Łukasza Tergowskiego, wiceprezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Goście dzisiaj wystąpią w składzie, no,
dość oczekiwanym, znanym. Gospodarze, nieco zmieniony ten skład w ostatniej chwili, ponieważ szawizowanego do gry Szymona Kaczmarka ze względu na kontuzję zamieni grający z numerem 15 Jakub Kostka, tak poza tym Fabian Herebela w bramce, Adrian Gębski, Aleks Szymski, Sebastian Francuz, Jakub Nowomiejski. Dzisiaj będzie to taka prawdziwa weryfikacja umiejętności tego młodego wałbrzyskiego zespołu. Wałbrzyszanie utrzymaliby się na tym szczeblu, ale to może trochę później, bo teraz kolejna niezła piłka, piłki, po której mógłby spróbować strzelić na bramkę Motojewczy Oława. Jednak to zespół, który dobrze przygotował się tutaj na grę przeciwko już w środku Rusiński i Francuz. Teraz ma szansę, by zagrać prostopadle w kierunku Misiłajtisa. Misiłajtis sam na sam teraz z Lubeckim. Będzie tylko rzut rożny. Jeszcze raz bardzo dobrze teraz Dobkowski wchodzi z tą piłką w pole karne. Niezła próba Herebela też na posterunku. Jednak też tutaj w środku pola nie próżnują goście. Świetne teraz zagranie. Okazja do tego, by zamknąć akcję strzałem, choć na razie też i dobrze tu przerywa grę Francuz. Ta kolejna interwencja była prostsza. No i ale też niesamowicie ciekawy sposób rozegrania tej piłki. No i jeszcze raz strzał ze środka pola karnego. Jakaś próba prostopadłego podania pomiędzy formację rywala. Mogłyby to otworzyć drogę do bramki. Teraz jednak bardzo dobre, zaskakujące rozwiązanie tej akcji Górnika Nowe Miasto. Nie ma spalonego. Gancarczyk głową nad bramkarzem, ale też nad bramką. To na lewą, to na prawą stronę. Miała jednak szansę powodzenia. Będzie rzut karny tutaj po tym rajdzie Janusza Gancarczyka. Mina tutaj zawodników, by ci nie przekroczyli linii 16 metra. Kochut broni Fabian Herebela to uderzenie. Mimo że doświadczona, przede wszystkim bardzo dobrze zgrana ze sobą, musi się tej nowej gry nauczyć, bo to jest jednak zdecydowanie wyższy poziom niż to, co mieliśmy okazję oglądać wcześniej. Świetny strzał przed szansą, by zakończyć akcję ze strzałem. Niezły pomysł. Misiłajtis! Jeszcze Lubecki broni. Kapitalna, kolejna kapitalna interwencja bramkarza. No, muszą tu bardzo uważać, by takich błędów nie popełniać, tak jak to przed chwilą się wydarzyło. I jest szansa i będzie gol! Doskonale przygotowana akcja przez graczy Motojelczy Oława. No, trzeba tu przyznać, całkowicie zaskoczona defensywa. Koniec pierwszej części spotkania. Muszą tutaj trochę przyspieszyć grę gospodarze, być pewni tego, co robią. Francuz, niezła próba strzału. Tę piłkę posłać. Być może to też sprawiało z tego, wynikało z tego, że nie było tutaj możliwości swobodnego rozegrania. Teraz ten błąd Janusz Gancarczyk i 2-0 po tym błędzie. Umiejętność wykorzystywania sytuacyjnych piłek, tak jak teraz Gancarczyk próbował strzelać na bramkę, jest po stronie gości. No i Łabiak kapitalnie teraz tutaj poradził sobie, zatrzymując przeciwnika, i tam też w polu karnym był. No cóż, ja mogę do tego dodać, bardzo tendencyjne teraz zachowanie arbitra przy tej sytuacji. Kolejna szansa na to, by zdobyć gola, i Herebela! Fabian Herebela drugi raz w tym meczu broni rzut karny. Na dobra próba przechwytu, teraz jest okazja, by z tą piłką uciec. Francuz faulowany, to jest żółta kartka i to bezapelacyjnie. Zagrozić bramce Lubeckiego, krótko rozegrana piłka, stały fragment, który znamy, i będzie gol! A jednak teraz tutaj ta bramka czaruje, ale w drugą stronę. No nie wiem, który wariant tutaj wybiorą. Rosiński zostawia, Misiłajtis przed pole karne. I teraz Misiłajtis, bardzo ładna okazja. Brunaugun z prawej strony, Fedycki teraz tutaj ucieka. Brunaugun bardzo dobrze tutaj uciekł spod opieki rywala. Faulowany jeszcze jest przez Gancarczyka, a ten zawodnik już miał rzuty kartę, unik na swoim koncie. A więc tych kilka ostatnich minut będzie grać zespół Oławy w dziesiątkę. Bruno ucieka prawą stroną, być może teraz to podanie akurat będzie na tyle skuteczne, że Brunaugun da radę piłkę przyjąć. Świetnie teraz uciekł tutaj spod opieki rywala. Kolejne zagranie w pole karne. Brunaugun też widać jest Łabiak. Utrzyma piłkę w boisku. Brunaugun z prawej strony, Łabiak, Kwiałkowski. Nie będzie karnego. Trzeba było szukać raczej podania, które mogłoby to inaczej wyglądać. No i co?
Fabian Hrebela jednak ma to wyczucie, nie? Tak, powiem szczerze, imponuje mi bramkarz Górnika Nowe Miasto. Dwie interwencje, dwa obronione rzuty karne. No dla mnie zawodnik kolejki. Mimo wszystko nie napastnik, nie strzela bramek, ale generalnie za charakter, za obronę, za walkę, za to, że bronił drużyny na bramce i naprawdę zrobił to w wyjątkowym stylu. Ja jeszcze pochwalę Gancarczyka za tego gola, bo to rzeczywiście gol bardzo ładny, rzadko się tego typu bramki ogląda. Uderzył, zaryzykował, trafił piłkę centralnie tak jak trzeba. Żaden z bramkarzy, który myślę w tym momencie byłby między słupkami, nie miałby szans na to, by tę piłkę złapać. Dobra, przechodzimy dalej. Iskra Księginice, Polonia Stal Świdnica. Ten mecz odbywał się już 13 sierpnia. To był ostatni mecz tej pierwszej kolejki. No i tam no i cuda. Cuda, powiem Ci takie, że aż sama Polonia Stal Świdnica odniosła się na swoim profilu facebookowym. Właśnie to napisali u siebie, że w sporcie, w tym przypadku w piłce nożnej, każdy widział wszystko. To gwarantujemy, że niekoniecznie. I tak właśnie było w tym przypadku, gdzie dwóch bramkarzy dostało czerwone kartki. Mniej więcej powiedzmy za specyficzne zachowanie, nie fair play. Nie fair play. I zgadnij, kto ich zastąpił w bramce. No Sławomir Orzech. Sławomir Orzech z Wałbrzycha, który już z tego, co możemy przeczytać w internecie, nie pierwszy raz miał taką przygodę w piłce nożnej. No tak, trochę tego doświadczenia już na bramce miał, stąd właśnie taki wybór trenera. No inna sprawa, że wynik jaki był, taki był, ta ambicja tej drużyny na pewno została podrażniona, ale mimo wszystko zaskoczony jestem takim wynikiem, bo generalnie nie spodziewałem się po pierwsze tych rzeczy w wydaniu bramkarzy, po drugie no takiego rozpoczęcia sezonu przez Polonię Stal Świdnica, która przecież no naprawdę była tutaj faworytem. Przez wielu traktowana jako faworyt. Tak? Również przeze mnie. Kuba, no generalnie tabela po dwóch kolejkach, o której zaraz wspomnimy, jest widać przepaść właśnie między tymi nowymi drużynami, między Beniaminkami, a już doświadczonymi graczami lub spadkowiczami trzeciej ligi, więc tak naprawdę nie mówmy może, że liga już się powoli układa, ale generalnie widać, kto ma przewagę na boisku. No wiesz, nie można powiedzieć, że się liga układa, z Beniaminków też tak trochę tutaj jeszcze nie do końca, bo drużyn jest sporo nowych, ale na przykład, no widzisz, mamy Zenita Międzybórz, który na razie jest na drugim miejscu, jest Iskra Księginica, tak, która również jest wysoko. Reszta drużyn, która tam gdzieś biła się o ten awans w poprzednich rozgrywkach Ligi Okręgowej, tak sobie raczej niekoniecznie, ale to tak jak mówię, to były dwa dopiero mecze, ten trzeci jeszcze w najbliższą sobotę. Z pierwszej kolejki moim zdaniem warto jeszcze tutaj odnotować zwycięstwo Lechii Dzierżoniów w Nowej Ludzie 3-1. Ja też bardzo patrzyłem na mecz Zenita Międzybórz z Prochowiczanką Prochowice. Ale właśnie wróćmy do Lecha Dzierżoniów z Piastem Nowa, Lechii Dzierżoniów z Piastem Nowa Ruda. Generalnie powoduje to, że jednak doświadczenie Lechii Dzierżoniów i szeroki wachlarz piłkarski daje tą przewagę nad innymi zespołami? No tak, na pewno tak, bo Lechia Dzierżoniów jest zespołem mocno doświadczonym, grała już wiele różnych spotkań. Tam często też pewne rzeczy się zmieniają, jak w każdym zespole, też i składy. Czasami. Ale jest dobrze zorganizowaną drużyną. No tak, też pewnie już ten nowy stadion budzi fantazję, prawda, w wielu miejscach. Tu w Wałbrzychu pewnie wszyscy kibice piłkarscy będą zazdrościć pomysłowości niskich kosztów budowy i generalnie obiektu, który w tej chwili tam już funkcjonuje. Co ja mogę powiedzieć? No tego wyniku raczej można było się spodziewać. Choć Piast Nowa Ruda jest zespołem niewygodnym, zespołem, który lubi ogrywać faworytów. Przypominamy, trenerem Jacek Fojna, były trener Górnika Wałbrzych, który potrafi dobrze zmotywować swoich piłkarzy w naprawdę ważnych spotkaniach. No, więc myślę, że możemy dzięki temu omówić już przejść płynnie do drugiej kolejki, czwartej. Ale czekaj. Jeszcze? Jeszcze jest jeden mecz, który naprawdę warto tutaj wyróżnić. To są dwaj Beniaminkowie, dwaj najbliżsi rywale Górnika Nowe Miasta, więc okay. Zenit Międzybórz i Prochowiczanka Prochowice. Dobra. 3-2 wygrywa Zenit. Mecz zacięty, dużo walki, obie drużyny mają swoje szanse na to, żeby być drużyną zwycięską w tej partii. No wygrywają gospodarze, no a ja potem z dużym zainteresowaniem, właśnie dlatego teraz przejdziemy do tej drużyny. Czekałem pojedynku właśnie tego Zenitu Międzybórz z Górnikiem Nowe Miasto. No i powiem uczciwie, jestem totalnie rozczarowany. Naprawdę, 1-6 porażka wałbrzyskiej drużyny to jest wręcz dla mnie duża niespodzianka. No ale tak nie było do końca pierwszej połowy. No, wiesz, to nie o to chodzi nawet. Mi się po prostu tak wydaje, że w którymś momencie coś pękło. I że zespół, tak jak pisano na fanpage'u klubu z Wałbrzycha, tutaj zapłacono frycowe, ciężka podróż czekała tych zawodników, bo to dość daleki wyjazd do domu. No ale był czas na, tak jak też mówili tam przedstawiciele klubu, na
przemyślenie i zastanowienie się, co było przyczyną, to nie był dobry występ. I tak jak chwaliliśmy porażkę, ale chwaliliśmy ten pierwszy mecz, tak tutaj nawet chyba w klubie czują, że zagrali poniżej swoich możliwości. Być może za bardzo uwierzyli po tym meczu z Oławą, że z każdym da się grać tak samo, a każdy mecz to będzie inny mecz, inny przeciwnik, inne możliwości, inne potrzeby. Być może taki podwójny zimny prysznic jest potrzebny przed kolejną kolejką rozgrywek czwartej ligi, bo to motywuje zawodników i myślę, że sam trener Wojciech Bożyński tutaj wyciągnie jakieś konsekwencje, bo powiem wprost, to nie są źli zawodnicy, bo to są młodzi zawodnicy, ale wydaje mi się, że na czwartą ligę jeszcze troszeczkę ogrania im brakuje i oni w tych pierwszych meczach to ogranie złapią. To tak, no i sam powiedziałeś, młodzi zawodnicy, a młodość ma to do siebie, że jest chimeryczna. Niezły pierwszy mecz, nawet dobry pierwszy mecz, no fatalny drugi, to liczę, że ten trzeci tutaj w sobotę będzie bardzo dobry. A mówiłeś o zimnym prysznicu i łomocie tak zwanym w cudzysłowie, no to przebudzenie mocy, co? No dobrze, przebudzenie mocy, czyli mówisz o drugiej kolejce już, tak? No oczywiście, cały czas o drugiej mówimy. Czyli mówisz o meczu Polonia Stal Świdnica z KS Łomnica, tak? Jeżeli dobrze myślę, jeżeli to masz na myśli, no, tak? No teraz już tak. No to dobrze, no 7 bramek strzelonych, to tam jakiś grad w ogóle, nie wiem, oni się bardzo szybko pozbierali, nie wiem, czy to jest zasługa trenera, czy to jest mentalność tych zawodników, oni już grali przecież w wyższych ligach, no ale też strzelali gole nasi zawodnicy, przecież Adam Niedźwiecki strzelił gola. Przypomnijmy, że Adam przecież to też jest nowy nabytek. Pozdrawiam oczywiście Adama serdecznie, którego znam osobiście. I powiem szczerze, że Adam dzień wcześniej to oczywiście też życzenia dla mamy, dla jubilatki. Mama Adam obchodziła urodziny, nie będę mówił jakie. Był na urodzinach u mamy, a jednak potrafił w meczu się wykazać. Także to takie smaczki zza kulis piłkarskich, które wiem, więc w związku z tym pozdrawiam oczywiście mamę, tatę Adama. Życzę wszystkiego najlepszego. No i oczywiście nasz niezastąpiony Sławek Orzech, który też się przyczynił do zwycięstwa tego meczu. Tak, no ale mówisz o tym, co się stało, że Polonia tak zagrała w drugiej kolejce. Ja myślę po prostu, że to jest tak dobry zespół, no a w tej pierwszej coś nie udało się. Chciałoby się powiedzieć, coś nie pykło. Po prostu ta pierwsza kolejka była jaka była. Trzeba było pokazać swoją moc w drugiej. W drugiej zagrano naprawdę dobre spotkanie. Łomnica też była dużo słabszym rywalem od tego, okazuje się, Zenitu. No i wynik jaki mamy, taki mamy. No ale zobacz, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Słowianin już tak, z Piastem Żmigród 6-0, kolejna niespodzianka. Tak wysoka wygrana. No właśnie. I skąd to się bierze, ten taka dysproporcja, że jedne drużyny nie mogą się przebić powyżej bramki albo jednej bramki, tak? A drugie no po prostu trafiają cios za ciosem. Widzisz, no Słowianin to jest zespół, który się na pewno bardzo mocno wzmocnił. To jest jeden z głównych faworytów do awansu do Ligi Trzeciej. No po dwóch meczach 8 zdobytych bramek, 0 straconych, jako jedyna drużyna jeszcze nie straciła bramki w tej chwili, w tych rozgrywkach. Wiesz, powiem w ten sposób. Można było się spodziewać tego... I króluje w tabeli. Tak, no można było się spodziewać tego, że oni z Piastem sobie poradzą. Ja nawet byłem przekonany, że dojdzie do takiej sytuacji, że gdzieś tam powiedzmy 2-1, 2-0, 3-1 czy 2, a tak bardziej, wiesz, blisko, ale jednak. Piast Żmigród nie tak dawno temu grał przecież w trzeciej lidze, w zeszłym sezonie jako spadkowicz próbował wrócić do tej ligi. Wyszło tak, że został z nami na kolejny sezon w czwartej lidze. No i wydaje mi się po prostu, że w tym momencie mamy ten problem, że no, tu coś po prostu chyba w tej drużynie ze Żmigrodu nie zagrało, natomiast zagrało wszystko to, co zagrać miało wśród drużyny z Woliborza. Stąd taki wynik. No ale mimo wszystko zaskakujący. Czy jednak w zakładach buchmacherskich ciężko by było w tych pierwszych kolejkach wytypować jakiegokolwiek faworyta i wygrać takie, że tak powiem, wróżenie z fusów, które mieliśmy w pierwszym naszym odcinku naszego programu? Myślę, że tak. Kuba, może tym sposobem przejdźmy już do tego, co będzie w trzeciej kolejce. Trzecia kolejka 19-20 sierpnia. Ja chciałbym się skupić na meczu, który będziesz pokazywał tu z tego stadionu na ulicy Ratuszowej z kompleksu Aqua Zdrój. Co to będzie za mecz i mógłbyś w przybliżeniu nam tutaj podać dwie drużyny? No to będzie mecz Beniaminków, tak naprawdę. Górnik Nowe Miasto podejmować będzie Prochowiczankę Prochowice. Prochowiczanka przegrała, tak jak i Górnik, dwa pierwsze mecze. Tak jest, ale strzeliła dwie bramki w pierwszym meczu. Pierwszy mecz 2-3, drugi mecz 0-2 z Piastem Nowa Ruda.
Ja spodziewam się po tym spotkaniu tego, że tu dziś jednak będzie jakaś jasna deklaracja ze strony klubu z Wałbrzycha i zagrają tutaj gospodarze o zwycięstwo. Czyli co, młodzi odrabiają lekcje dzisiaj? No, nie widzę innej możliwości. Może ta presja trochę też niepotrzebnie będzie tutaj z naszej strony na nich gdzieś tam oddziaływać, ale gdzieś te punkty trzeba zdobyć, jeżeli zespół ma... Ale ta presja jest potrzebna. No wiesz, jeden tej presji potrzebuje i sobie z nią radzi, inny przy tej presji się gubi, gdzieś przestaje istnieć na boisku, więc trudno tu ocenić, komu co będzie tak naprawdę potrzebne. Od tego jest trener Wojciech Błażyński, zna zawodników najlepiej. Natomiast prawda jest taka, że że jest to trzecie już spotkanie, drugie tutaj na tym stadionie, rywal w zasięgu. Tak jak mówiłem, punktów gdzieś trzeba szukać. W takich meczach tutaj Górnik Nowe Miasto powinien zrobić wszystko, by to spotkanie wygrać. Bo później już każdy kolejny punkt może być tylko trudniej. No to jeszcze kolejny fajny mecz, który możemy polecić na następną kolejkę. Można po sąsiedzku nie w sumie pojechać, bo Barycz, Słów, Polonia, Stal Świdnica, ale pewnie gdzieś można w internecie prześledzić. Nasi sąsiedzi, którzy też nas bardzo interesują, będą mieli niewygodnego przeciwnika, ponieważ ich przeciwnik do tej pory wygrał 2 swoje pierwsze spotkania. Jest tak naprawdę drużyną 4 w tabeli, no a Polonia, Stal Świdnica jest na miejscu 13. W związku z tym, no, żeby łapać te punkty i szukać i odrabiać, no to będą musieli się mocno, że tak powiem, spiąć na boisku i to wykonać. A Barycz Słów to również jeden z tych zespołów, który przed sezonem deklarował walkę o pierwsze 3 miejsca, także generalnie wydaje mi się, że będzie to mecz chyba jako, który śmiało można oznaczyć jako hit kolejki. Zobaczymy, kto zwycięży. Jeśli Polonia Stal Świdnica zagra tak jak we wtorek, bo to jednak dwie kolejki bardzo blisko siebie, to myślę, że tu będzie szansa realna na to, żeby zwyciężyć w Słowie. Natomiast Barycz Słów, widzisz, no, w pierwszej kolejce pokonał rezerwy Chorobrego Głogów. To przeciwnik bardzo trudny, niewygodny. W drugiej kolejce na wyjeździe wygrał w Środzie Śląskiej. Też trudno się tam zawsze grało. Więc wydaje się, że to jest zespół, który... Jaki byś wskazał z kolei, przepraszam, że ci przerwę, ale już powoli kończmy 4. ligę. Ja bym tylko się zapytał, jaki byś trzeci zestaw dużym pokazał najchętniej, czy omówiłbyś najchętniej jako taki dość ciekawy przypadek dla tego 4. ligi? No powiem w ten sposób. 2 mecze się tutaj rysują, bo jeden z tych meczy Lechia Dzierżoniów-Mierz Legnica odbędzie się w innym terminie, ale na przykład bardzo mnie interesuje mecz Iskry Księgienice Zenit Międzybórz, pierwszy mecz wyjazdowy Zenitu. No i Iskra, która pokonała Polonię Stal Świdnica ostatnio, a jeszcze tutaj widzę tak w zestawie gier Piast Żmigród, Chrobry 2 Głogów, również może być ciekawy. Zenit drugi w tabeli, więc to jest dość widać mocna drużyna, która pokazała się z dobrej strony na początku, ale jeszcze to, co powiedziałeś przed chwilą, my tak rozmawiamy, że 12 pierwsza kolejka, 15 druga kolejka i teraz zobacz, za chwilę mamy tydzień przerwy, a niespełna tydzień przerwy, a wcześniej mieliśmy tylko 2 dni tak naprawdę, więc też można powiedzieć, że ani trener nie miał zbyt dużo czasu, żeby popracować z drużyną, ani drużyna nie miała czasu zbyt dużo na regenerację, ani żeby zrobić research przeciwnika, tylko tyle, co może jak się udało w internecie obejrzeć spotkanie. Więc w związku z tym tak naprawdę te wyniki też mogą być zaskakujące, dlatego że jest tak krótki okres międzymeczowy. Jednak kiedy drużyna ma tydzień czasu przeprowadzić 3-4 treningi do tego spotkania taktyczne, no to jednak ta tabela i wyniki zupełnie inaczej wyglądają i ja odnoszę takie wrażenie, że jednak jest potrzebny ten tydzień czasu, żeby ten mecz rozegrać. Ja jestem trochę innego zdania. Jeśli gramy w piłkę i są takie sytuacje, że gramy co 3 dni, to gramy co 3 dni. Zespoły się przygotowywały wcześniej, to już nie ma czasu na przygotowanie. Zespoły rozpoznawały swoich przeciwników wcześniej. W tej chwili już tylko co najwyżej mogą potwierdzać lub zaprzeczać tym informacjom, które gdzieś tam już zdobyły. Jest to dzień treningowy tak naprawdę, więc gdyby nie było meczu, prawdopodobnie byłaby jednostka treningowa, więc zawodnicy też generalnie są przyzwyczajeni do wysiłku co kilka. Ale wiesz, zrobienie researchu na podstawie kilku meczy już, które się odbyły w lidze w dużym odstępie czasu 3-4 tygodni i przygotowanie drużyny na przeciwnika, a zrobienie tego w 2-3 dni to jednak jest różnica i tutaj zawsze uważam, że czas zawsze działa na korzyść albo nie na niekorzyść. Ale to trenerzy wiedzą, na czym ich praca polega i oni generalnie muszą ten czas na tego typu rzeczy znaleźć. Dobrze, Kuba, zanim przejdziemy do Ligi Okręgowej i zaczniemy rozmawiać na temat Ligi Okręgowej, chciałbym po pierwsze, wam drodzy widzowie,
powiedzieć o kilku rzeczach, które przygotowujemy i również podziękować za pomysły, które nam wysyłacie poprzez Messengera, poprzez nawet maila Sportowy Wałbrzych redakcyjnego. Też również serdecznie podziękować panu Wojtkowi Karczewskiemu, a jednocześnie mojemu koledze, który no, kilkukrotnie do mnie dzwonił i rzucał świetne pomysły, które postaramy się wykorzystać. Słuchajcie, no, spróbujemy to wcielić na stałe do programu. Jednym z pomysłów oczywiście jest to, o czym mówiliśmy, że będziemy zapraszać tutaj przedstawicieli klubów, trenerów, piłkarzy, żeby stanęli też z nami podczas programu, porozmawiali, wydali też swoje opinie. No dzisiaj próbowaliśmy, niestety po tych dwóch szybkich kolejkach nikt nie był tak do końca chętny, żeby się jeszcze tutaj pojawić, ale mamy nadzieję, że nie stchórzycie i będziecie tutaj stali z nami bramie w ramię i komentowali najbliższą kolejkę, także zwracamy się do trenerów, piłkarzy. To teraz to słowo nie stchórzycie, to jest duże wyzwanie dla tych trenerów, bo jednak jak oficjalnie dostaną gdzieś tam informacje na social mediach, że ich zapraszamy, tak, to trudno teraz będzie odmówić, prawda? Tak, nie, no zapraszamy każdego trenera, działacza, piłkarza. Jeżeli to oczywiście się nie skumuluje, to każdy jest tu mile widziany, żeby stanął ze mną, z Bartkiem i z Jakubem, żeby porozmawiać, omówić kolejkę i to, co się zbliża, oraz takie uwagi fachowców są dla nas i dla wszystkich oglądających bardzo cenne. A drugą sprawą, którą jeszcze chciałbym tutaj, Kuba, dodać, że chcielibyśmy, znaczy chcemy wprowadzić tak zwaną prezentację klubów, więc w poście pod filmem umieścimy Wam informację, na jaki adres mailowy możecie wysyłać swoje zgłoszenia swojego klubu, żeby go zaprezentować w trakcie programu. My go oczywiście puścimy w ramach programu, będziecie mogli zobaczyć klub, jak funkcjonuje. Postaram się Wam odesłać krótką informację, jak powinien wyglądać ten film i ile czasu powinien zajmować. Chcielibyśmy, aby tu właśnie było miejsce na to, żeby każdy klub, obojętnie z której, czy B klasy, A klasy, okręgówki czy czwartej ligi, mógł się zaprezentować w programie przed kolejką. Także polecamy, link będziemy oczywiście na filmie i w postach, w komentarzach będziemy umieszczać do prezentacji klubu. Przejdźmy zatem do... Ale poczekaj, no. Jeszcze tylko tak doprecyzuję, bo często są potem gdzieś tam dosyłane pytania. To jest filmik, który chcemy, żebyście sami dla nas przygotowali. Tak, film szykujecie sami. Jeżeli wyślecie zgłoszenie, to my Wam tylko odpiszemy mniej więcej, jak powinien, ile czasu zawierać i jak technicznie powinien być złożony, żebyśmy mogli zaprezentować podczas trwania programu. Przejdźmy zatem, o kolejnych pomysłach powiemy później, ale przejdźmy zatem do Ligi Okręgowej. I tutaj mieliśmy jedną kolejkę, która się odbyła praktycznie 15 sierpnia, więc Kuba, zacznij proszę, jakie pierwsze spotkanie chciałbyś omówić? No co, zaczniemy od meczu Górnika Wałbrzych w Ziemlicach z miejscową Spartą. Wygrana 2-1 zespołu prowadzonego przez trenera Adriana Mrowca. 150 kibiców z Wałbrzycha pojechało na mecz Lidze Okręgowej. Świetny wynik. Widziałem zdjęcia na social mediach tych kibiców, jak oni się tam prezentowali. Bawili. Tak, naprawdę warto na takie mecze przyjść, choćby nawet z tego powodu, żeby zobaczyć to, co się na trybunach dzieje. Brawo dla panów, dla was wszystkich, bo zrobiliście kawał świetnej roboty. No ale dzięki też i temu dopingowi, który stworzyliście, młodej drużynie z Wałbrzycha grało się na pewno łatwiej. Górnik pokonuje Spartę Ziębice. Dla mnie to może nie jest niespodzianka, ale byłem bardzo ciekawy tego, czy dadzą radę to zrobić? I czy to już będzie w tym pierwszym meczu, no to, czy trzeba będzie jeszcze na to zwycięstwo poczekać? No to dobrze, Kuba, to powiedzmy tak wprost. Czy to jest kandydat na jednak odrobienie i wrócenie do czwartej ligi? Wiesz co, w Wałbrzychu na pewno wszyscy na to liczą i byłoby dla tych kibiców wręcz wymarzonym prezentem na koniec sezonu, gdyby tak się stało. Ale to jest pierwsza kolejka. Widzisz, no trudno to ocenić. To jest też bardzo młody zespół. Tam Adrian mówił, że ma tak zbilansowany skład, ale ma dużo młodych zawodników. I oni są tak na dobrą sprawę w taki sposób prowadzeni, że teraz wiele będzie od nich zależało, bo tak układa ten zespół. No i pytanie, czy oni to psychicznie, mentalnie wytrzymają? Bo... A nie zauważyłeś, że oni jednak mentalnie, wiadomo, że to jest klasa niżej okręgowa i to jest nieporównywalne, gra w czwartej lidze, a gra nie w lidze okręgowej, ale jednak tak mentalnie lepiej trochę przygotowali się do tego pierwszego spotkania niż Górnik Nowe Miasto. No dobrze, ale tu tak jak powiedziałeś, przepaść między ligą okręgową a czwartą ligą to jest mniej więcej taka jak wsiąść, wiesz, z Poloneza do Mercedesa, nie? Sorry, może ktoś się z tego będzie śmiał, ale mniej więcej taka jest przepaść. W meczu przeciwko Górnikowi Nowe Miasto w drużynie z ławy grało kilku zawodników, którzy mieli ileś tam minut już rozgrywanych na meczach ekstraklasy, pierwszej ligi i tak dalej.
średnia wieku niespełna 29 lat. Średnia wieku zespołu z Wałbrzycha to około 20 lat. Więc to naprawdę ma znaczenie. Dla nich to był debiut w czwartej lidze na tak wysokim poziomie gry. To przecież są jeszcze chłopcy, którzy grają w juniorze młodszym. Podobnie jak w przypadku Górnika Wałbrzych, tak młody zespół, myślę, jakby to zamienić rolami, też miałby problem. Tutaj w tej lidze okręgowej widzisz, Nowe Miasto wymiatało, tak samo jak, myślę, ma szansę wymiatać Górnik Wałbrzych. Pytanie tylko, czy to się sprawdzi. No zobaczymy w następnych meczach. Już niebawem to tak naprawdę będzie można zweryfikować. W drugiej kolejce Górnika czeka mega trudne zadanie. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. No zanim zaczniemy mówić o drugiej kolejce, ja chciałem powiedzieć, że jak wróżyliśmy z fusów, to jednak coś tam z tych fusów potrafię wybróżyć. Tak? Bo pamiętasz, wspomniałem o sentymentem o drużynie z Ząbkowic Śląskich, czyli o Orle. I mówiłem, że taki mam sentyment, że oni mogliby naprawdę w tej lidze powalczyć, bo ja jeszcze z lat młodzieńczych pamiętam, jak grali w wyższych ligach i to jest naprawdę dobry zespół. Zespół, w którym się wychował m.in. Piotr Zieliński, gwiazda reprezentacji Polski i tam też jego tato pracował w Orle Ząbkowice. I ja tak z sentymentem zawsze patrzę na tą drużynę, popatrz jaka niespodzianka. 7-3 z Zjednoczeni Żarów. No czy to jest dla ciebie niespodzianka, czy jednak to jest jednak ta szkoła trenerska i jednak Orzeł Ząbkowice potrafi pokazać? No to chyba nie będą mnie lubić w Ząbkowicach, bo ja byłem przekonany, że Żarów to spotkanie wygra. Naprawdę. Ja wiem, że bliżej ci koleją do Żarowa niż do Ząbkowic. Ale generalnie dlatego, że po prostu wiem, na co stać ten zespół z Żarowa i wydawało mi się, że to jest wystarczająco dobrze poukładana drużyna, by sobie poradzić właśnie z takim przeciwnikiem jak Orzeł. No przegrali tam zawodnicy Zjednoczonych, tyle że już nawet nie sama porażka, co rozmiary tej porażki są mocno zaskakujące. Tak, ale Orzeł Ząbkowice napisał na swoim profilu społecznościowym, że kluczem do wygrania tego meczu było to, że były trafnie zrobione zmiany na boisku i to napędzało tą drużynę. Czyli tak naprawdę szeroka ławka, dobrze zorganizowana ławka, ale i też dobrze zorganizowana drużyna, gdzie kolejny zawodnik wchodząc robi jeszcze więcej niż ten, który grał, ale to też pewnie i też warunki atmosferyczne. Zobacz, przypomnę mecz Górnika Wałbrzych, jaki żar tropików lał się z nieba. Także mam nadzieję, że powoli już ten żar będzie spadał troszeczkę nam, bo daje zawodnikom przede wszystkim daje dużo do zmęczenia i to ewidentnie prawdopodobnie kluczem może są długa ławka szeroka, kluczem do zwycięstwa w takim meczu jest długa szeroka ławka i świeży zawodnik, który wchodzi na boisko. No to na pewno, to zawsze tak było i to jest taka maksyma, która się nie zmieni. Zawodnik z ławki powinien dać więcej niż ten, który boisko opuszcza. Różnie to bywa, czasami trener trafi, czasami nie trafi, czasami zawodnik trafi z tym swoim nastawieniem, podejściem, a czasami niekoniecznie, czasami się przegrzeje, czasami się nie dogrzeje. Ławka ma znaczenie. Bez ławki drużyny zazwyczaj w meczach równych nie potrafią spotkania wygrać. Kuba, a co byś powiedział na mecz Jedlina Zdrój Nysa Kłodzko, gdzie tak naprawdę twoi ulubieńcy, jedni z ulubieńców, no jednak poradzili sobie i wygrali 3-1. No wygrali 3-1. Moim zdaniem to był jeden z ciekawszych meczów w tej pierwszej kolejki. Nie byłem do końca pewien tego, na co stać Zdrój, choć widziałem transfery, widziałem też, jak pracuje zespół pod kierownictwem trenera Kamila Jasińskiego. Patrząc na ten poprzedni sezon, można było powiedzieć jedno, że będzie to tylko taka jakby próba ulepszenia tego, co już było, bo ciężko będzie powielić taki sam schemat gry, natomiast na pewno będzie trochę nowych smaczków. Trener ma dużo fajnych pomysłów na przygotowanie drużyny w stałych fragmentach gry i generalnie na prowadzenie gry od tyłu bramki, to mi się zawsze podobało. No myślę, że to, że Zrój tam wygrał, to nie powinno być raczej niespodzianką, chociaż w Kłodzku pewnie myślą inaczej. Inna sprawa, że po prostu tam Zrój prowadził 3-0, potem po prostu kontrolował mecz i wydaje mi się naprawdę, że no, nikogo to nie powinno dziwić. No to Kuba, przejdźmy jeszcze do meczu Lechia 2 Dzierżoniów z Wiktorią Świebodzice. No jednak zaplecze czwartej ligi, no widać, że jest mocne. Wiesz co, no tak, tak mi się wydaje, że tutaj ta drużyna nie jest taka zła, tam jest, wiesz, zazwyczaj jest tak, że do tej drużyny pierwszej i drugiej jest jeden ten sam skład zgłoszony i oni tam sobie rotują w zależności od potrzeb, czasu gry na boisku, zgodnie z przepisami, które tam cały czas obowiązują. Wiktoria Świebodzice przegrała wysoko, nie wiem dlaczego, nie rozumiem do końca, co się tam wydarzyło, aż takich strat kadrowych w tym zespole nie było, może też nie było takich wzmocnień, które by te kadry uzupełniły, jedno jest pewne. Przegrali, muszą odrobić straty w kolejnej kolejce. Ja ci powiem za to
byłem na meczu Bystrzycy Górnej i Włókniarza. No właśnie, to chciałem sobie wspomnieć, bo byłeś właśnie, dlatego tak. Zostawiłem na sam koniec. No to widzisz, powiem Ci, jak zawsze, miałem pecha w ten wtorkowy dzień, bo pokazywaliśmy dwa mecze, ale i w Makowicach na meczu drugim. No i dzwoniłem, pisałem SMS-y. Nie było zasięgu. Nie było zasięgu. Teraz podobnie w Bystrzycy Górnej. No 100 metrów przed stadionem zasięg 100%, na stadionie zasięg 0% i nie dało rady zrobić transmisji. Może jakieś starodawne żele betonowe konstrukcje. No, to ciężko powiedzieć, ale wracając do meczu, który później w ramach jakby retransmisji został odtworzony, mogę powiedzieć jedno. Na który oczywiście zapraszamy na YouTube'a Sportowy Wałbrzych. Można obejrzeć. Te mecze można obejrzeć. Trenerom polecamy. Też warto zerknąć czasami na tego typu sytuacje, które tam były gdzieś tworzone przez zawodników. Bystrzyca ten mecz wygrała 1-0. Ja odnoszę takie wrażenie, że ona była do tego spotkania trochę lepiej przygotowana taktycznie, na pewno doświadczona i mimo walki, mimo starań i ambitnej postawy Włókniarza Głuszycy, Głuszyca stworzyła sobie jedną, maksymalnie dwie sytuacje bramkowe, kilkanaście stworzył sobie zespół z Bystrzycy Górnej, choć samych strzałów na bramkę może oddali ze 3-4. Prób było trochę więcej na pewno. Wydaje się jednak, że to zwycięstwo było zasłużone. Czyli liczy się skuteczność. To na pewno. W trakcie meczu, tam w trakcie komentarza też zwróciłem uwagę na to, że mimo tego, że Bystrzyca kontrolowała przebieg meczu, była dość, no, wydaje się bardziej taka pewna tego, co robi na boisku, to jednak przy wyniku 1-0, jeden błąd, jedna sytuacja może sprawić, że się wszystko zmieni i taką sytuację Włókniarz miał. No niestety w tym przypadku bramkarz się popisał, obronił. No ale jak to wyglądało, zobaczcie Państwo na skrócie. Pierwszy mecz obu drużyn w ramach bieżącego sezonu, który za moment się rozpocznie. Ich wspomagać Maciej Mazanka i Szymon Ręczkowski. Tym pasem coś ala Boca Juniors. Tutaj dzisiaj widzimy zespół z Głuszycy. Są widoczne na trybunach. Na razie te pierwsze minuty pokazują jednak, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Puścił grę Klemiński obok bramki, ale to jest drugie takie uderzenie zawodnika i pewnie też trener Żądło zwróci na to uwagę w przerwie tego spotkania. Jest okazja na uderzenie. Teraz ten strzał zablokowany, choć jeszcze był tym zawodnikiem, który tych goli dla Głuszycy nastrzelał najwięcej. Teraz dobre zagranie i jest gol Bystrzyca Górna po tym podaniu w okolice pola karnego. Zdobywa prowadzenie w tym meczu. Grać tą piłką bardziej dokładnie, jeszcze jest Kosior, on potrafi zaskakiwać właśnie takimi zagraniami. No, a teraz niezła próba i jest okazja tam, trochę mnie zaskakuje tylko sytuacja i zachowanie Wojciecha Chońskiego. Mimo wszystko ten mecz układa się dobrze dla gospodarzy od samego początku, próbując strzału właśnie w takim zachowaniu. Furmankiewicz, jeszcze kolejny strzał, w której do tej pory Włókniarz rozgrywał swoje mecze. Byłoby, no, czeka już w pole karne, teraz dostał piłkę, jest na dogodnej pozycji, tutaj by oddać strzał na bramkę i trafia w słupek, naprawdę groźnie, bardzo groźnie, teraz pod bramką Steca. Trenera Żądło poradzą sobie przy tym stałym fragmencie gry, wybijają piłkę tutaj goście z linii bramkowej, był troszkę inaczej, szybciej reagować, ale to za moment, bo teraz okazja dla gospodarzy. Furmankiewicz w wybornej sytuacji, pójść z akcją większą liczbą graczy do przodu, jest Rangel, teraz dostał wreszcie piłkę na dobrej pozycji i przestrzelił naprawdę w dogodnej sytuacji. Przed nami jeszcze zapowiedź drugiej kolejki oczywiście Ligi Okręgowej, 19-20 sierpnia, zagrają bardzo ciekawe pary, ale ja bym się chciał skupić na dwóch, trzech tylko, żebyśmy pokrótce mówili, przede wszystkim na tym, czy coś z tej kolejki pokażemy, czy nie, to też jest dla mnie ważna informacja. Jeżeli nic nie pokażemy, to tylko zaznaczmy, które ciekawe mecze można sobie pojechać obejrzeć na żywo. Tak, no Orzeł Ząbkowice Śląskie z drugiej drużyny No właśnie, Orzeł Ząbkowice, który wygrał wysoko 7-3 i oczywiście Zdrój Jedlina Zdrój, która wygrała 3-1, czyli niedoszły czwartoligowiec, który zrezygnował na koniec sezonu, przed tym sezonem zrezygnował, nie będzie grał, czy nie gra w czwartej lidze. Więc tak naprawdę mamy dwa ciekawe zespoły, które się zmierzą w Ząbkowicach. Tak, to jest jedna sprawa. Zobaczymy, czy ten Twój Orzeł poradzi sobie z dużo lepszym Zdrojem, jak zjednoczeni. Górnik Wałbrzych, Lechia 20. Mecze, oczywiście mecz o 19 sierpnia, godzinie 17 w Ząbkowicach. No to chyba pojedziesz. Może.
Zobaczę. Zrobisz parę zdjęć, może nagrasz krótki wywiad z trenerem po meczu. Zobaczymy. Zobaczymy. Słuchaj, dla mnie ważne też będą jeszcze trzy inne mecze. Pomijając wszystko to, że te pozostałe spotkania też są jakoś istotne dla ligi, to tak, Górnik Wałbrzych, Lechia 2 Dzierżoniów, mecz w poniedziałek dopiero, ze względu bezpieczeństwa. Bardzo ciekawe spotkanie, na to też zapraszamy wszystkich na stadion. O godzinie 18? Tak, warto przyjść zobaczyć, bo to może być naprawdę ciekawy mecz. Tu. Domyślam się, że tak. Nie sprawdzałem tak naprawdę przed tym naszym spotkaniem, czy to będzie na głównej płycie, ale wydaje mi się, że tak. Czyli zapraszamy oczywiście na Aqua Zdrój. Tu zagra nasz rodzimy Górnik Wałbrzych. Ponadto Włókniarz Głuszyca grać będzie ze Spadkowiczem z czwartej ligi, Kałki Stolec. Absolutny faworyt tego meczu. Ciekaw jestem, jak sobie poradzą popularni gladiatorzy. No i zobaczymy, czy Wiktoria Świebodzice da rady również ze Spadkowiczem czwartej ligi, jak jestem z czego. No nie będzie im łatwo, chociaż Strzegą to jest taka drużyna nieobliczalna, bo raz grają świetny mecz, a czasami zdarza im się po prostu w lidze nie wypał. No ale dobra. Ale pijesz do tego, co za chwilę. Tak, piję co za chwilę, zanim przejdziemy oczywiście teraz do A-klasy, bo powoli będziemy się zbliżać do ostatniej naszej ligi, do której będziemy omawiać, ponieważ B-klasa dopiero wystartuje 26 sierpnia, więc do B-klasy możemy sobie dzisiaj pominąć i w sumie nie będziemy wróżyć im z fusów, ale oczywiście zapraszamy na Wałbrzyską Serię A, ale zanim to kolejna niespodzianka, którą chcemy wprowadzić, a którą pomogli nam nasi widzowie poprosili nas, żebyśmy prowadzili, to prezentacja klubów kibica. Jeżeli jesteście kibicami swoich drużyn, oglądacie mecze, chodzicie na mecze, przygotowujecie doping, wyślijcie do nas film, kim jesteście, co robicie, jakie macie szaliki, proporczyki, koszulki, wasz fan, my, każdy klub kibica, również zaprezentujemy w krótkim filmie. Adres pojawi się tutaj na wyświetleniu u was na Tak dokładnie. Na filmie, no i w poście też umieścimy adres mailowy, gdzie możecie wysyłać, my wam też odeślemy, co warto by było, prosimy bez wulgaryzmów na filmach, a inaczej będziemy będziemy pikać. W związku z tym te nowe pomysły... Technologia będzie tak pik, pik, pik. Tak, ja będę stał pik, jak będzie leciał film. Dobrze. Może też być film z trybun, z tego jak... Tak, jak kibicuje, tak. Mogą być racje, może być wszystko. Jak dopingujecie, tak. Dokładnie, prosimy tylko bez tych uref. Chociaż wiem, że czasami się... Nie... Ujów i tak. Innych. I czasami sam się... I sędziów takich, tak, i innych. Czasami sam bym tak powiedział, więc was dobrze rozumiem, ale no są pewne ograniczenia, których musimy się pilnować. Sport ma różne sytuacje, więc no nie można ich tak ekscytująco... Dobra, Paweł, powiem klasykiem. Nie urwiaj mnie. Dobrze, no to jedziemy. Jedziemy, czyli twoja ulubiona liga, którą od wielu lat promujesz. Liga, która tak naprawdę ma i duże niespodzianki. Nie, a pierwszą z takich dobrych meczów i niespodzianek to Zagłębie, Wałbrzych. I teraz uwaga, nie Herba Postanowice, bo ludzie piszą na portalach, gdzieś na komentarzach, to jest KS Stanowice, a nie Herba Postanowice. Tak, zmiana się nastała już w poprzednim sezonie, także to już jest drugi rok, jak tak się dzieje. No ja sam pamiętam Herba Polstanowice, Herbaciarzy, mecze z Orłem Lubawka i ten słynny gest zawodników ze Stanowic po meczu wygranym z Orłem Lubawka w Lubawce, gdy przyniesiono trenerowi zawodnika na ławce rezerwowych Melisę z Herba. Genialna sprawa, do dzisiaj to pamiętam. Generalnie Stanowice ten mecz przegrały 3-0, 2 gole Pawełka, 1 Wiktora Smoczyka. Mecz pod dyktando Zagłębia Wałbrzych. Jeden z moich ulubionych bramkarzy, Mister Gałek, stwierdził, że nie miał co w tym meczu robić i mógłby sobie basenik rozłożyć przed bramką i sobie troszeczkę pocilować. No tak, ale jeszcze wspomnijmy, że jeszcze przed, między kolejkami, 4 dni temu Stanowice zagrały mecz taki kontrolny, sparingowy z Unią Jaroszów. Oczywiście Unia ten mecz wygrała 5-2, ale oczywiście... Ale tak oczywiście powiedziałeś, jakby to było takie pewne. Unia gra, wiesz, w Bundeslidze, serię niżej, więc to wcale nie było takie pewne. Natomiast te mecze zawsze pomiędzy tymi drużynami są bardzo ciekawe. I tak, dlatego wspomniałem, tak. Czekam na ten kubek obiecany. Właśnie, to może każdy z nas dostanie teraz kubek w zamian za to, że tak długo czekałeś. No wiesz, może, bo ja już go czekam chyba 2 lata. To był pierwszy ciekawy mecz. Drugi ciekawy mecz to oczywiście nasz sąsiadujący sąsiad z nami, czyli Szczawno Zdrój z KS Walim, czyli drużyną, która ma treningi wysoko pod górkę na ładnie położonym obiekcie. No i tutaj niespodzianki chyba nie było.
No właśnie było, moim zdaniem. To jest niespodzianka? Ja się spodziewam, no, wicemistrz sezonu poprzednich rozgrywek do ostatniej kolejki, do ostatniej minuty walczącej ale z Doliny Okręgowej. Kuba, przepraszam, ja ci przypomnę, o czym rozmawialiśmy tydzień temu w programie, o tym, że jest nowy trener, jest trener, który ma ze sobą osiągnięcia. No i... Nie musisz już wspominać, Błażej Gromiak strzelił bramkę w tym meczu, strzelił ich kilkadziesiąt. Ale wiesz, ale ja mówię o tym, że ułożył ten klub na nowo. Dobra, ja i cały czas to widać na boisku, ja nie mówię, że nie, natomiast inna sprawa, że dla mnie to jest jakaś niespodzianka. Walim był zespołem w zeszłym sezonie, który praktycznie nic nie przegrywał. To może dalej są na wakacjach. To był tutaj, no wiem, że tam kilku zawodników nie było, odszedł Kamil, no właśnie. I to jest największy problem tak naprawdę tej drużyny. Natomiast Walim objął prowadzenie w tym meczu, potem szybko Mineralni strzelali gole, potem była próba jeszcze gonienia wyniku, na sam koniec jednak potwierdzenie tej wyższości w tym spotkaniu i MKS wygrywa to spotkanie wysoko 5-2. I to ci powiem, mimo wszystko jakaś niespodzianka jest. Im plus może dla tej drużyny, bo w zeszłym roku to wyglądało słabo. Ciekawy jestem swoją drogą, jak Błażej Gromniak będzie się dalej prezentował, bo wszyscy mówią jedno. Gdzie ten zawodnik gra, ta drużyna zawsze jest wysoko w tabeli. No tak, no wiesz, to jest tak jak z Robertem Lewandowskim, gramy na lewego, tak? I tutaj no, musi być ktoś, kto musi... Boże, tylko nie wiem, czy ty go lubisz, bo niektórzy akurat uważają, że jak się go porównuje do lewego, to już jest raczej faux pas. Niektórzy za to bardzo to lubią, nie wiem, wszystko zależy. Błażej, daj nam znać proszę pod filmem w komentarzu, czy trafiliśmy z tym porównaniem. Tak, tak, ale chciałbym też powiedzieć, że Walim też miał wymianę chyba 5-6 ma nowych zawodników, więc może ci zawodnicy jeszcze nie zgrali się z zespołem, nie? No to są zawodnicy, którzy już wcześniej też grali. Tak, tak, ale co innego przyjść do nowego zespołu i zagrać nawet ten pierwszy mecz, a co innego zagrać już z tym samym zespołem 5 meczy, tak? Więc być może to też jest jakiś klucz do tego, że Walim... Nie będę polemizował, bo meczu nie widziałem, tylko znam to, co się tak, działo. Dokładnie. Kuba, mecz numer 2, o którym chciałbyś porozmawiać w Wałbrzyskim Serii A z pierwszej kolejki. No zaskoczony jestem porażką Czarnych w Przednie. 0-0 do przerwy. Oj, moi ukochani Czarni. Tak, widzisz. Panie Tomku, co tam się stało? Tak bym chciał naprawdę się dowiedzieć. Wzmocniona drużyna naprawdę chyba najbardziej ze wszystkich w rozgrywkach. No i taka porażka na dzień dobry, nie? No sobie, może Czarni nie jedzą cukru. No ale pomoc ten cukier w tej chwili, słuchaj, tak podrożał i jeszcze ma podrożeć, więc lepiej się go wyzbyć, nie? Nie, no generalnie, Kuba, powiedzmy sobie wprost, jednak ta pierwsza kolejka to było wróżenie z fusów i nie do końca wiedzieliśmy, jakie mecze mogą się rozegrać. Też te pierwsze mecze nie pokazują odzwierciedlenia całej ligi, więc zobaczymy, może Czarni będą mieli okazję, zaraz porozmawiać o tym, co będzie się działo w drugiej kolejce, ale jeszcze przejdźmy, bo są dwa interesujące, jeszcze jedno interesujące spotkanie. Ty mówisz, co się stało w meczu Czarni Cukrownik Przenno, to ja się pytam, co się stało w meczu Szczyt Boguszów Gorce AKS drugi Strzegon. No, 11 bramek. Padło. No ale to nie jest liga hokejowa, tylko liga piłki nożnej. Jak dobrze pamiętam, Świderski chyba 4 strzelił. Na razie jest królem strzelców. No to pytanie brzmi tak, co się stało, że Strzegon, drugi zespół Strzegomia, tak wysoko przegra, nie strzelając ani jednej bramki. Jak się gra na szczycie, to czasami trzeba wysoko przegrać. Nie wiem. Po prostu przyjechał 5. czy 10. garnitur. A że w zespole Szczytu gra kilku zawodników, którzy jak tylko mają okazję, to bramki strzelają. No a że to jest drużyna... Dla mnie jak zobaczyłem, powiem ci, wynik w tabeli, meczu nie widziałem, ale powiem ci, jak zobaczyłem wynik w tabeli, to byłem w ciężkim, naprawdę w ciężkim szoku, że taki wynik w pierwszej kolejce może być, a no niestety może być, ale zobaczymy drugą kolejkę. To przejdźmy zatem już do tego, co zdarzy się, czy jakie mecze odbędą się w drugiej kolejce Wałbrzyskiej Serii A. I tu Kuba, chciałbyś o czymś szczególnie powiedzieć? Czy coś będziemy szczególnie pokazywać na kanale sportowym Wałbrzych TV? Wiesz co, patrząc na harmonogram gier wszystkich spotkań, najprawdopodobniej wybiorę się z kamerą do Dziećmorowic na mecz Sudetów Dziećmorowice z Iskrą Witków Śląskim. Mówię najprawdopodobniej, bo to zostanie potwierdzone w ciągu najbliższych dni. Także śledźcie profile nasze społecznościowe, Twittera, Facebooka tam i stronę www.sportowywałbrzychtv.com.pl. Tam będziecie mogli zobaczyć na bieżąco, które mecze Serie A drugiej kolejki między 19 a 20 sierpnia będą pokazane właśnie na kanale. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, powiem ci tak, no ciekaw jestem, co zrobią podopieczni trenera Marcina Domagały. Oni pierwszy mecz zremisowali z Mokrzeszowem 1-1, teraz podejmują Cukrownik Przedno. Marcin Domagała, były trener Górnika Wałbrzych, pracuje obecnie w Gromie Witków. Ciekawy jestem, czy Stanowice dadzą radę, wiesz, z Walimiem. Bardzo ciekawym jestem też, jak po tej takiej no, nieszczęśliwej trochę porażce poradzi sobie Nysa Kłaczyna. Ona grać będzie akurat z Strzegomią,
A tam niestety no, dzieją się rzeczy dziwne i często bardzo trudne do zrozumienia. To na pewno Szymon Garwol z Górnika Gorce wie, o czym mowa. Z poprzedniego sezonu i kontuzja, która się tam nabawił pod okiem sędziego, który tak sędziował jak ten w meczu Getafe Barcelona ostatnio, który wiesz, widział zawodników przewracających tych drugich na boisko, a jednocześnie nie widział fauli, bo uznawał, że to jest normalne, że tak się dzieje w meczach piłki nożnej. To tak w skrócie. Nie wiem, czy to jest miejsce, czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, bo właśnie mi podsunęłeś pewien pomysł, który możemy zrealizować w ramach programu. Nie wiem, czy się da, zobaczymy, ale czy chciałbyś jeszcze jakiś mecz omówić, bo... Górnik Boguszów Gorce, Szczyt Boguszów Gorce, derby, okay. Derby, największe derby, jakie są. Żal, że 19 sierpnia ten mecz rozgrywany, żal z perspektywy... O 15. Faktu, że planowałem transmisję z tego spotkania. Pierwotnie ten mecz miał się odbyć w niedzielę, no ale z racji tego, że został przełożony na sobotę... I na 15. Tak, a w tym dniu już mamy zaplanowany mecz czwartej ligi praktycznie w tych samych godzinach, więc na ten moment jeszcze fizycznie nie będzie możliwe, żeby być i tu, i tu. No to mecz na szczycie Boguszowie Gorcach. No nie na szczycie, bo w Gorcach, czyli... tak, ale na szczycie Boguszowa Gorce. No wiesz, hit kolejki. Hit tak, kolejki, derby. Na szczycie cię trochę z obiadą za to, że tak powiedziałeś, bo to mecz pod literkami. Też jestem ciekawy, Szymek, daj znać, kiedy wracasz do treningów, bo ta kontuzja była dosyć groźna. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że to się goi, podobnie jak u Kacpra Kulika z Włókniarza Głuszyca, który też po którymś ze sparingów no niestety musi odpoczywać, ale mówił, że wszystko idzie ku dobremu, więc okej. Panowie piłkarze ze wszystkich drużyn tych naszych regionalnych, ja wam wszystkim życzę powodzenia w tej następnej kolejce, bo będzie niektórym bardzo potrzebne, patrząc na rywali, choćby Skałki Stolec, Lechia Dzierżoniów. No nie wiem, nawet ta Prochowiczanka trochę gdzieś tam mi w głowie siedzi z tyłu. Zastanawiam się, czy Nowe Miasto da radę. Moim zdaniem musi. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ciekawy jestem tego meczu Zdroju. Zobaczymy, co zrobi Wiktoria Świebodzice. No i cała nasza seria, najlepsza liga na świecie. Jestem przekonany, że będzie się dużo działo. Kuba, nie wiem, bo wątek mi uciekł już tak dużo, żeśmy powiedzieli. Czy myśmy powiedzieli o tym, że ten mecz jest przeniesiony na 13 września? Mówię o meczu Iskry Witków z Górnikiem Boguszów Gorce. No nie, nie. No właśnie, właśnie, bo jutro mi chyba uciekło, tu jest z pierwszej kolejki mecz przeniesiony i to jest pokłosie chyba raczej urlopów i wakacji. Tak, to na pewno, bo to pierwsza kolejka taka była, że... Czyli mamy pierwszą niepełną kolejkę. Tak, 7 spotkań rozegranych, tam w tej chwili, jak dobrze pamiętam, bo dzisiaj sprawdzałem, kto strzelał gole, na razie na pierwszym miejscu, cały czas nie pamiętam imienia, ale bo jak Świderski ze Szczytu. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska, jeśli tak, to przepraszam. W każdym razie średnia bramek 4,20 coś na tą kolejkę bez tego jednego spotkania. Przyzwoicie, choć zdarzało się lepiej. No cóż, ja Ci mogę jeszcze tego wszystkiego dodać. Pewnie niedługo będziemy za chwilę, może już nawet na pewno zbliżać się do końca. Zanim jeszcze, pozwolę sobie tylko jeszcze powiedzieć, bo... Bo już się robi ciemno. To też. 30 sierpnia zapraszam wszystkich na hit, jeśli chodzi o drugą rundę Pucharu Polski Okręgu Wałbrzyskiego. Zagłębie Wałbrzych, Górnik Wałbrzych, mecz na ulicy Dąbrowskiego, z tego co słyszałem, prawdopodobnie bez kibiców, więc też pewnie większość z Was będzie chciała to zobaczyć. Transmisja na kanale Sportowy Wałbrzych bezpośrednio z Areny Dąbrowskiego, jak lubię nazywać ten stadion. Dobrze Kuba, to powoli zbliżajmy się już do końca, omówiliśmy praktycznie wszystkie nasze ligi, ale ja na koniec chciałbym wrócić do pomysłu, który też i pisali nasi, i dzwonili, i nasi widzowie, ale o którym właśnie powiedziałeś, to co mówimy o sędziowaniu, o tym, że tu dwie czerwone kartki dla bramkarzy Świdnica. Tu mówiłeś przed chwilą o sytuacjach z boiska, więc pomysł jest taki, być może to do grona sędziowskiego. Zaprosimy jednego sędziego, drugiego. Ja nawet mam kandydata do tego. No to ciekawe, świetnie, ale zaraz może o tym powiesz, ale też urozmaićmy nasz, czy, tak dobrze, jeżeli to dobrze odmieniłem, czy... Żona mi to nie, tego mi nie wybaczy. Poprawi to. Natomiast chodzi o to, że chcielibyśmy, żeby w programie przed kolejką pojawił się również sędzia i omówił na przykład ciekawe sytuacje. Sami piszcie do nas, że w jakimś meczu była dość kontrowersyjna sytuacja, a my postaramy się ją wyjaśnić właśnie tak, w programie. Poza tym, jeśli też taka już luźna interpretacja tego, o czym rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o propozycję zabawy z Wami, dzięki Waszemu udziałowi
Bartkowi w programie, jeżeli macie jakieś filmiki, jakieś ciekawe sytuacje z boiska, kiksy, bramki ładne, nie wiem, zdarzenia, tęcze nad boiskiem i chcecie, żeby to pokazać, wysyłajcie wszystko, adres mailowy będzie podany na końcu filmu, będzie można tam wysyłać wszystkie materiały wideo, które będziecie chcieli udostępnić za naszym pośrednictwem. Oczywiście trzeba będzie stosować się do pewnych wytycznych, to też będzie opisane w regulaminie takich publikacji, natomiast warto dzielić się z tym wszystkim, chętnie wszystko pokażemy, opiszemy, tak, podpiszemy i razem z Wami będziemy to przeżywać przy publikacji. Jakub Zima, Paweł Szpur, drugi odcinek przed kolejką, już właśnie za nami. Oglądajcie oczywiście nas na kanale sportowy Wałbrzych TV, oglądajcie mecze, relacje z meczów oraz czytajcie to, co dzieje się w świecie regionalnego sportu na www.sportowywałbrzychtv.com.pl. Kuba serdecznie Was zaprasza oczywiście na transmisję. Do zobaczenia. I jeszcze jedna ważna informacja. Nie martwcie się, Bartek za tydzień wraca, korzysta z ostatnich dni urlopu. No właśnie chciałem powiedzieć, Bartek, wróć. Wróć. Bo tak to wygląda przez chwilę, tak smutno trochę przed ostatnim nagraniem. Tak. Dużo się śmialiśmy, dużo się wygłupialiśmy, dużo sobie tam różnych uwag przekazywaliśmy na temat tego, co działo się na różnych boiskach. Dzisiaj tak przyszedłem tutaj na stadion, patrzę na Pawła, cholera, Paweł, przecież ty mi nic nie powiesz, nie przypomnisz, ale jednak zaskoczył mnie dzisiaj Paweł, brawo, przygotował się dobrze. Starałem się prześledzić też, tak jak obiecałem, robić research w social mediach, social mediach, bo ja cały czas spolszczam to. Po prostu jestem fanem spolszczania wszystkiego. A ja znowu używania social media, żono mi wybacz, social media i próbuję śledzić, czytać na bieżąco to, co piszecie, to, co kluby piszą na swoich profilach i to są bardzo fajne, ciekawe informacje. Dzięki temu możemy To może już rozmawiać. Skończmy, bo język się plącze. Ale tutaj naprawdę tylko woda była. No i oczywiście gościliśmy na AquaZdroju przy wyjściu z tunelu, tym tunelem wychodzą drużyny na mecz. Do zobaczenia.